Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arendt oraz Wojciech Zubowski dołączą do sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold. Za ich kandydaturami opowiedziało się 407 głosujących. Zastąpią oni Marka Suskiego i Joannę Kopcińską, którzy przeszli do kancelarii premiera. 407 za, 8 przeciw, 15 wstrzymało się od głosu. Taki wynik głosowania przesądził o tym, że nowymi członkami Komisji Śledczej do spraw Amber Gold zostali posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Olsztyna oraz poseł wybrany z okręgu legnickiego. Iwona Arendt z wykształcenia jest politologiem. W Sejmie zasiada od 4 kadencji. Obecnie jest przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także kieruje parlamentarnym zespołem przyjaźni środowisku. Zasiada ponadto w Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Z kolei Wojciech Zubowski jest członkiem m.in. Komisji Gospodarki i Rozwoju. Należy także do parlamentarnego zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz m.in. do zespołu do spraw Górnictwa i Energii. Posłowie zastąpią dotychczasowych członków Komisji do spraw Amber Gold, Marka Suskiego, który pełni obecnie funkcję szefa gabinetu premiera, oraz Joannę Kopcińską, rzecznika rządu.